Cóż to był za wieczór? W Krakowie zaczęliśmy granie i to w takim skocznym rytmie gospel już w sobotę wieczorem, tutaj, na tej scenie, w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Dobrze słyszycie, bo każde miejsce jest dobre, żeby grać razem z wielką orkiestrą. Każde miejsce jest dobre, żeby pomagać. To co? Wielkie granie? Czas start! Powitajcie zespół Unisono! Nic tak nie jednoczy Polaków jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I tego wyrazem dzisiaj byliśmy. Zespół Gwiazda Wieczoru, zespół Unisono. To zespół, który jednoczy pokolenia. Zespół, który jednoczy osoby wywodzące się z różnych kościołów chrześcijańskich. I to było piękne. Ratuje mnie, nie podda się. Było naprawdę gorąco przez 90% tego koncertu, ale była też chwila, kiedy było dosyć zimno i to podczas licytacji, bo chyba moja ulubiona licytacja to była ta, kiedy pastor lokalnego zboru adwentystycznego licytował wspólne morsowanie. Ale reszta to już powróciło do gorącej atmosfery, kiedy licytowaliśmy wizyty u stylisty, u fryzjera, nagranie własnego singla, piękna atmosfera. Nie zabrakło też gościa specjalnego, wyjątkowego akcentu, znanej lubiany, dr Tomasz Karauda. Sepsa jest niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się patogenu, który powoduje niewydolność wielu narządów. Więc jeżeli mamy jakąś infekcję, której nie leczymy albo źle leczymy, ostatecznie doprowadzi nas do sepsy. Nie brakowało poczęstunku, nie brakowało oczywiście głównej kwesty. Działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. To był już piąty raz, kiedy jako adwentyści tutaj w Krakowie zagraliśmy razem z wami, zagraliśmy razem z WOŚP. Ale to nie był ostatni raz, bo będziemy grać tak jak cała orkiestra, czyli sami wiecie kiedy i sami wiecie do kiedy.